Łąki kwietne to rabaty, które są kompozycją różnych gatunków kwiatów. Na terenie miasta Jarocin mamy 14 łąk kwietnych, które zagospodarowane, założone zostały na ulicy Maratońskiej, na ulicy Dozdroju, na skwerze Parku Kieszonkowym przy ulicy Wrzosowej, jak i również na terenie Parku Radolińskich oraz na terenie Parku Szubianki. Łąka kwietna jest swojego rodzaju stołówką dla owadów. Pomaga nam w mierzeniu się z aktualnymi problemami w związku ze zmianą klimatu. Jest miejscem, które pomaga magazynować wodę. No i przede wszystkim wpływa na bioróżnorodność, czyli pomaga nam stworzyć takie miejsce naturalnego bytowania owadów, małych zwierząt. Jest miejscem, które upiększa też nasz krajobraz, czyli w tym najpiękniejszym okresie kwitnienia roślin pomaga i wzbogaca to nasze otoczenie, ale też w momencie, kiedy zbliża się koniec kwitnienia większości gatunków roślin, wówczas może zaczynać wyglądać nie do końca estetycznie. Nawet botanik pan Karol Podyma, który zajmuje się zawodowo łąkami kwietnymi, określa je jako miejsce, które ma nieuporządkowany charakter. Także jesteśmy w sytuacji, kiedy część roślin na łąkach kwietnych zaczyna kończenie swojego kwitnienia. Pozostaną one jeszcze około miesiąca, do momentu, kiedy wszystkie kwiaty przekwitną. Wówczas łąka zostaje skoszona, pokos zostaje po to, aby większość nasion nam się osypała i aby w przyszłym roku ta łąka wyglądała jeszcze piękniej. W ramach projektu norweskiego zostały wydane broszury o tym, jak założyć taką łąkę kwietną, jakie są zalety. Można uzyskać ją w Urzędzie Miejskim, a na stronie gminy Jarocin posiadają Państwo możliwość dostępu do wirtualnej trasy wszystkich łąk kwietnych, które znajdują się na terenie miasta Jarocin.